jest złe, to jest niedobre, zawładnia to wszystko duszą człowieka. Lekarz nawet buduje taki obraz omnipotencji. W jego rękach jest wszystko. Po powrocie od homeopatki i po wejściu do domu dziecko dostało po prostu śmiechu, dziwnego, głośnego śmiechu. Śmiała się, zachodziła się bez powodu, nie docierało do niej, co się w ogóle mówi. Zaczęła rzucać klockami po ścianach. Mówiła, że się nikogo nie wstydzi. Nawet takie słowa. Dziecko, które miało 2 lata i 7 miesięcy, a za chwilę płakało do niezniesienia. Dziecko zachorowało i mama była u lekarza homeopaty i zaobserwowała, że w trakcie brania tych leków homeopatycznych dziecko zachowywało się zupełnie inaczej. Pamiętam, że mama mówiła, że chłopczyk był histeryczny, zupełnie bez przyczyny zmieniał swoje zachowanie. Dziecko miało koszmary nocne. Mama mówiła, że przed spaniem zawsze dostawała buziaka od swojego dziecka. Natomiast były takie sytuacje, że to dziecko bardzo dziwnie ją całowało po twarzy i poniżej, gdzieś po szyi. Zaczęłam się bać i byłam przerażona, bo moja 4-letnia córka mówiła, że ona nigdy nie chciała się urodzić, że ona w ogóle nie chce być człowiekiem, że to Bóg jej się kazał urodzić. Mama mówiła tak, że pewnego razu chłopczyk wołał do niej, aby przyniosła mu do picia szklankę z krwią. I jeszcze inne obrazy były dziwne, jakieś drastyczne, z potworami jakimiś, które to dziecko rysowało na papierze. Także w czasie podawania tych preparatów homeopatycznych dziecko wymiotowało i dostawało wysokiej gorączki. Wielokrotnie płakała, mówiła, że się boi. Kiedyś przyszła z płaczem i mówi, że to coś kazało jej wziąć nóż i zabić mamusię i tatusia. Dziecko zupełnie jest inne, takie rozszczęsione, psychicznie przystawione na zło. Kiedyś sama mnie do modlitwy zachęcała, w tej chwili ja ją proszę. To jak bardzo już ją proszę, to się modli ze mną. A jak nie, to mówi, że jest zmęczona i się śmieje. Po modlitwie oczywiście dziecko wróciło do domu. Matka odezwała się niebawem, krótko, mówiąc, że po odstawieniu właśnie homeopatii i po tej modlitwie dziecko wróciło do zdrowia i do normy. Wszystko pokazuje, że homeopatia nie jest oparta na podstawie naukowej. To znaczy, że tam nie działa mechanizm fizyczny i że wszystko to, o czym homeopaci mówią jako o skutecznym działaniu, jest albo efektem placebo, albo efektem działania duchowego. Ja miałem takie czasami wrażenie, to mówię, to jest wrażenie, że lek może jednak przechodzić i oddziaływać poza pacjenta, po prostu coś takiego. Że to jest taka forma jakiejś energii, że może się coś zdarzyć obok. Homeopatia opiera się na zjawiskach paranormalnych, okultystycznych. Plasuje się więc na takimże magiczno-jarmarcznym obrzeżu medycyny. Homeopatia ma wielu przeciwników. Pacjentów, którzy w sferach psychicznej i duchowej odczuli negatywne skutki jej działania. Lekarzy, do których przychodzi coraz więcej osób leczonych wcześniej homeopatycznie. Jednak homeopatia nie byłaby tak popularna, gdyby nie miała zwolenników. Ludzi, którzy widzą w niej nową metodę leczenia, zmieniającą oblicze medycyny. Homeopatia jest to jedna z metod leczenia, jedna z metod podejścia do człowieka,
kawałek naszej medycyny, który traktuje człowieka jako całość, traktuje bardzo szeroko pacjenta, nie podchodzi do jego problemu, z którym aktualnie się boryka, tylko do całości jego życia, do całości jego istnienia. Twórcą homeopatii był żyjący 200 lat temu Samuel Hahnemann. W 1810 roku opublikował dzieło pod tytułem Organon sztuki leczenia, gdzie opisał główną zasadę homeopatii. Podobne leczy podobne. Na przykład, jeśli pacjent ma gorączkę, dostaje lek, który tę gorączkę wywołuje. Natomiast tradycyjne lekarstwa działają odwrotnie. Tłumią objawy choroby. Gorączkę należy zbijać. Leki homeopatyczne powstają w drodze kolejnych eksperymentów. Zdrowym ludziom podaje się mieszanki różnych związków roślinnych i zwierzęcych, a następnie obserwuje objawy. Nazywa się to próbą lekową. Ona po pewnym czasie zaczyna wytwarzać objawy. I są to różne objawy psychiczne, typu niepokój, pewne myśli, sny, które mogą się pojawiać, o czym te sny są. I to trzeba było dokładnie spisać, plus objawy narządowe, a bolała mnie prawa noga, prawe ucho, coś tam zaczynało szumieć, jakieś zmiany się pokazywały, kolka, czy temu podobne objawy. Tak opisane objawy tworzą charakterystykę leku. Na jej podstawie homeopata przypisuje lekarstwo, które wywołuje takie same objawy, jakie ma dany pacjent. Jednak problem polega na tym, że leki homeopatyczne są tak bardzo rozcieńczone, że nie ma w nich już ani jednej molekuły substancji wyjściowej. Mniejsze rozcieńczenia to 1 do miliarda, 1 do biliona i 1 do tryliona. Określa się je literami D lub C i kolejnymi cyframi 3, 4, 5. Udowodniono poprzez eksperymenty na zwierzętach to, co wiedzieliśmy wcześniej empirycznie, że zwykłe rozcieńczenie powyżej 1 do miliona z dowolnej rośliny prawie nie działa. Od D4 działanie prawie zanika, a jeżeli postępuje się tak, jak to zalecił Hahnemann i jak zalecają księgi lekarskie danych landów, okazuje się, że tylko tak stworzone lekarstwo działa. Samuel Hahnemann, twórca metody homeopatycznej, dokładnie opisał, jak należy robić leki. Powstają z bardzo różnych składników, nawet takich jak złoto czy jad żmij. Stosuje się też najróżniejsze zioła i wyciągi z roślin. Każdą wyjściową substancję należy ucierać tak długo, aż stanie się rozpuszczalna. Następnie przygotowuje się tak zwaną pranalewkę. Z dalszym etapem produkcji leków homeopatycznych wiąże się pewna tajemnica. Bierzemy pranalewkę w ilości, w przypadku potencji dziesiętnych, 1 do 10, czyli dziesiątą część, i dodajemy 9 części rozpuszczalnika. W przypadku potencji setnych, centymalnych, bierzemy jedną część i dodajemy 99 części rozpuszczalnika. W opakowaniu szklanym, w fiolce, jest ten lek dziesięciokrotnie wstrząsany, dynamizowany, po czym z tego roztworu zdynamizowanego pobierana jest znowuż 1/10 lub 1/100 część, dolewany rozpuszczalnik do nowego opakowania, do nowej fiolki i potencjonowany. Opakowanie poprzednie razem z rozpuszczalnikiem jest wyrzucane. Tajemnica działania leków, w których nie ma już leku, tkwi w owych silnych uderzeniach nazywanych dynamizacją. Według homeopatów właśnie w ten sposób lek nabiera mocy. Lecznicza informacja przechodzi z wyjściowej substancji do całego roztworu. Lek im bardziej jest rozcieńczony oraz im częściej był wstrząsany, tym głębiej działa. To jest sekret stojący za tajemniczą siłą homeopatii. Lekarz nawet buduje taki obraz omnipotencji, czyli że w zasadzie w jego rękach jest wszystko. I to można by powiedzieć, że jest taka transakcja. Pacjent oddaje się właśnie z tą chorobą lekarzowi, lekarz mu daje sztuczną chorobę albo według nowego języka może to być impuls, bodziec, który jest mocniejszy od tej choroby, następuje zamiana i przez to następuje uzdrowienie. Nikt, nawet sami homeopaci, nie wiedzą, dlaczego ten mechanizm działa. Grupa naukowców z Uniwersytetu w Bernie w Szwajcarii postanowiła zgłębić tajemnicę homeopatii. Przez 8 lat porównali 110 badań naukowych nad homeopatią i medycyną klasyczną. Raport z ich badań ukazał się w czasopiśmie medycznym Lancet.
Poddaliśmy analizie przypadki 13 tysięcy pacjentów leczących się homeopatycznie i porównaliśmy z podobną liczbą 14 tysięcy pacjentów poddających się leczeniu klasycznemu. I oto co odkryliśmy. W dobrych, dużych badaniach nie było różnicy między leczeniem homeopatycznym a placebo. Placebo jest substancją obojętną, nie mającą wpływu na zdrowie pacjenta. Jednak pacjent, a w przypadku homeopatii także lekarz, jest głęboko przekonany o działaniu tej substancji. Okazuje się, że owo przekonanie potrafi znacząco wpłynąć na poprawę zdrowia. Jednak stwierdzenie, że lek homeopatyczny to tylko placebo, oznacza, że sam w sobie nie ma żadnych właściwości leczniczych. Na podstawie naszych badań i posiadając inne przesłanki, władze szwajcarskie uznały, że koszty leczenia homeopatycznego nie powinny być pokrywane przez państwowe ubezpieczenia zdrowotne. Do Szwajcarii cofającej refundację leków homeopatycznych dołączyła jeszcze Francja i Belgia. Przez wszystkie te kraje przetoczyła się fala protestów lekarzy homeopatów. Powoływali się na swoje codzienne doświadczenie w leczeniu pacjentów, często ciężkich przypadków. Przekonywali, że mimo iż nie można zmierzyć efektów leczenia, wiemy, że te leki mają moc. Przez te lata moje, które praktykowałem homeopatię, to ja widziałem, nie tylko subiektywnie, ale i na zdjęciach rentgenowskich czy w badaniach laboratoryjnych, widziałem taką skuteczność. Tam choćby nawet przykład takiej tragicznej sytuacji trafiła do mnie kiedyś pacjentka, która miała stan zapalny wątroby, wysięg opłucnowy sięgający trzeciej przestrzeni międzyżebrowej, czyli to było w zdjęciu rentgenowskim. Ona wyszła z kliniki na prośbę i trafiła do mnie do gabinetu. Wysięg opłucnowy w ciągu w zasadzie miesiąca zniknął i pacjentka mogła już normalnie oddychać. Tylko że to muszę przyznać, że tu nie było jakiegoś takiego tylko subiektywizmu, że i też bym nie powiedział, że tylko placebo. Musiało działać coś więcej niż placebo. Od 45 lat posiadam gabinet homeopatyczny. Od roku 1960 do 64 pracowałem w Düsseldorfie, a od 64 mam gabinet w Kassel, gdzie wyleczyłem około 12 tysięcy pacjentów, do których należy doliczyć 3 tysiące z Düsseldorfu. Jeśli w tych lekach jest coś więcej niż placebo, to powstaje pytanie co? Co kryje się za kolejnymi etapami produkcji? Jaka niematerialna moc jest w tych lekach? Według Samuela Hahnemana, twórcy metody, istnieje w człowieku pewien pierwiastek energetyczny lub duchowy, który decyduje o jego zdrowiu. Dobrze dobrany lek homeopatyczny leczy więcej niż tylko jedną chorobę. Działa głębiej. Lek niejednokrotnie jako przyczynowy pomaga rozwiązać te problemy i pomaga zmienić swój sposób bycia, postępowania, odnoszenia się do innych. Jeżeli przychodzi do nas dziewczyna, która została kiedyś zgwałcona i do tej pory nie może dać sobie rady z różnymi relacjami innymi, ja z nią rozmawiam, dobieram lek homeopatyczny, I ten lek pomaga jej nawiązać właściwe kontakty, no to myślę, że no to jest normalna potrzeba posłannictwa lekarza. Pacjent oddaje się w całości. Po prostu, że gdyby nie ma do końca wpływu na to, czemu się poddaje. Ale takie jest też odczucie, że też lekarz się temu poddaje. To znaczy tak jakby w tej całej transakcji najważniejszy był lek. Wizyty u lekarzy homeopatów są bardzo długie. Trwają od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. Wszystko dlatego, że przeprowadzają oni bardzo długi i bardzo szczegółowy wywiad z pacjentem. Pytają o wszystkie możliwe odczucia fizyczne, o relacje w rodzinie, sny, stany emocjonalne i nierozwiązane problemy życiowe. Konstruują maksymalnie szeroki obraz człowieka. Syn od początku mówił, mamo, mamo, mi to nie pomaga, mamo, ja się źle czuję, mamo, nie chodźmy tam, ja nie chcę iść, ja muszę opowiadać o intymnych sprawach. Pierwsza wizyta
U niego to była właśnie takie typowy wywiad rodzinny, ale również wkraczał w te sfery intymności, o których nie powinien był mnie pytać, o których nawet nie wie, czy moja przyjaciółka, prawda, czy nawet mama. Po prostu. Niektóre sprawy są takie, że on nie powinien jako lekarz wkraczać w te sfery, w które wkroczył. A jednak homeopaci właśnie bardzo dokładnie ten wywiad robią, właśnie wkraczają właśnie bezczelnie i z tupetem właśnie w takie życie osobiste pacjenta. Zaprzestałam w ogóle wizyt tutaj w szpitalu pani doktor, co było koniecznością. Absolutnie nie można było tego robić. No ale pan doktor stwierdził, że te jedne granulki, które on dostanie, działa to na wszystko, na cały organizm, na jego konstytucję, że tu on będzie się uodparniał. Natomiast zaczęło się w ogóle zupełnie odwrotnie. Zaczął chorować, w ogóle jego odporność była zerowa zupełnie, cały czas non stop. Grypa, angina, jakieś choroby somatyczne, bóle mięśni, bóle pleców. Do tej pory ciągle ma gdzieś jakieś takie chodzące po całym ciele bóle. Zaczął być bardzo wulgarny, niedobry. Zaczął w ogóle, trochę mi ciężko o tym mówić, odsunął się w ogóle, my jesteśmy ludźmi wierzącymi z mężem, no szczególnie ja. Ja podczas tego leczenia zupełnie też odsunęłam się od Boga, od Kościoła, nie uczęszczałam na mszę. Ja po prostu w tym lekarzu widziałam jakieś takie, nie wiem, nie powiem, że Boga czy bóstwo, ale ja mu zawierzyłam mu po prostu, tak dosłownie, jak się zawierza Bogu. Bardzo często zdarzają się pacjenci, którzy przychodzą z problemami życiowymi. Ktoś powie, co to znaczy problem życiowy. Bardzo dużo przychodzi kobiet do mnie, którym nie układa się w małżeństwie. To nie znaczy, że ja im daję lek homeopatyczny, żeby odeszły od męża, bo to jest niewłaściwe, ale ja mogę im ten stan nierównowagi, w którym przychodzą, tak ułożyć, żeby one same podjęły właściwą decyzję. To nie jest tak, że również, że ta właściwa decyzja za każdym razem to jest rozwód, broń Boże. Przestrzec chcę matki, które leczą homeopatycznie dzieci, rodziców czy babcie, wszyscy, którzy wychowują dzieci, żeby zaprzestali tego leczenia przede wszystkim ze względów tych moralnych, etycznych, że to jest złe, to jest niedobre, zawładnia to wszystko duszą człowieka. Jest duże prawdopodobieństwo, że są leki homeopatyczne, również te kuleczki w aptekach, które są obciążone duchowo, ponieważ przy ich powstawaniu były stosowane metody spirytystyczne, na przykład poszukiwania leków, ale też, że w samej metodzie, czyli w podtrząsaniu, bez świadomości tego, co się tak naprawdę dzieje, ale z intencją zmiany, możemy odczytać cechy rytuału magicznego. Z powodu którego ja również nie potrafię zrozumieć, lekarstwo wstrząsane ręką jest lepsze niż to zrobione maszynowo. W Polsce w tej chwili jest około 60 księży egzorcystów, którzy na spotkaniach swoich, na konferencjach, poprzez wymianę doświadczeń, zrozumieli, że homeopatia jest zjawiskiem niebezpiecznym, prowadzącym do duchowych problemów. Ciężko dzisiaj znaleźć pediatrę, który nie przypisywałby dzieciom leków homeopatycznych. Wielu aptekarzy, pytanych o coś na chrypkę, proponuje specyfik homeopatyczny. Polskie prawo farmaceutyczne uznaje homeopatię za medycynę, chociaż na nieco innych warunkach. Prawo farmaceutyczne akceptuje istnienie pewnej grupy leków, które nie muszą wykazywać skuteczności terapeutycznej. To nie jest pomyłka. To jest cytat z ustawy i to jest straszny skandal. Leki homeopatyczne nie mogą posiadać na opakowaniu wskazań do stosowania. Nie mogą posiadać na opakowaniu wskazań do stosowania. Dla mnie jako lekarza, przypuszczam, że dla pacjenta, jest to wielce oryginalna sytuacja. Kiedy już wiemy, że lek
homeopatyczny jest nieskuteczny, jest nieoznakowany, jest rozpuszczony do takiego momentu, że zawiera już tylko zdynamizowaną, inteligentną wodę, tylko taki lek możemy dopuścić do obrotu. I to do obrotu uproszczonego. A co to znaczy? To znaczy, że lek taki nie przechodzi żadnych badań klinicznych, żadnych badań eksperymentalnych, laboratoryjnych, innych. Nie wiemy, dlaczego to działa, ale homeopatia jest jak cała wiedza medyczna płynąca z praktyki. I my wiemy, że D30 albo C30 działa głębiej niż D6. To jest empiryczne doświadczenie. Jeżeli siedzi przede mną pacjent i wiem, że mogę pomóc przez C30, to dam mu to oczywiście, mimo że w końcowym efekcie nie wiem dlaczego.